No cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak szybko i skutecznie wymienić klocki w intruderze M800. Prosta sprawa. Mamy dwie śruby M14 zwykłe, które trzeba odkręcić. I teraz delikatnie zdejmujemy oczywiście cały zacisk. Starczy, żeby nie puknąć sobie o felgę przypadkiem. I słuchajcie, jest taki patent. Tu jest zabezpieczony czpień, który jest zabezpieczony, proszę Was, zwykłą spinką. O. Teraz tak, wyciągamy czpień i już nam klocki wychodzą. Jeden i drugi, proszę Was. Cała filozofia, bez żadnego rozkręcania, bez niczego. Trzeba sobie pamiętać, żeby to wyczyścić tutaj w środku, wszystko ładnie. Oraz mieć uwagę, żeby tłoczki nam nie wyskoczyły. Także nie jest to jakaś wielka filozofia. Każdy sobie poradzi. Niczego nie będziemy zmieniać, żadnych blaszek, żadnych ustawień, ani nic. Zresztą nie da się tutaj niczego innego zepsuć. Każdy może to zrobić. O, proszę, pięknie. Żona mi dała ścierki z kuchni. Wszystko pięknie, tutaj blaszki, które nam dociskają klocki, wszystko jest na miejscu. Bez wielkich problemów i ceregieli założymy sobie teraz nowe klocki. Proszę bardzo. Sportowe, tylko takie były. Jaka jest różnica między nowym klockiem a starym? Zobaczmy. Szczerze, to te klocki jakoś bardzo tragiczne nie były. No ale wiadomo. Wot i cała filozofia. Tutaj cały ten uchwyt jest pływający, więc jest to niewątpliwy plus. Myślę, że wypadałoby jednak tłoczki cofnąć. Trzeba będzie użyć starych klocków do tego. No i tak oto szczęśliwie się udało. W zasadzie bez wielkich problemów zmieniliśmy klocki z przodu. Co do
hamulcy z tyłu, to pamiętajcie, że ja z tyłu w intruderze mam bębny. Więc troszeczkę to wygląda inaczej, troszeczkę więcej pracy jest, trzeba zdejmować całe koło i tak to działa. No i tak jak mówiłem, może kroczki nie były jeszcze jakieś bardzo fatalne, no, ale już śmiało można było je zmienić. Tak też uczyniłem. To tyle, to na razie, dzięki.